Szczęść Boże, Iwona Kowalska, zapraszam na prognozę pogody. Nad północną, zachodnią i północno-wschodnią Europą wyże, a nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Pogodę nad Polską kształtować będzie pole podwyższonego ciśnienia, na południu front atmosferyczny. Napływać będzie umiarkowanie ciepła masa powietrza. Nad wschodnią i zachodnią Europą więcej pogodnego nieba, a nad pozostałym obszarem pochmurno z opadami deszczu. Nad Skandynawią możliwy także deszcz ze śniegiem. Najchłodniej we Wiedniu 12 stopni, a najcieplej w Atenach 32. I zmieniamy mapę. W ciągu dnia na Pomorzu i Zachodzie pogodnie, a na pozostałym obszarze dużo chmur. Na południowym wschodzie, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, a także na Kujawach oraz w Warmii przejaśnienia. Opady deszczu na północnym wschodzie, południu i w centrum. W Bieszczadach możliwe burze. Na termometrach od 13 stopni w Białymstoku, w Warszawie, w Łodzi i w Częstochowie do 18 w Gdańsku, w Poznaniu i w Zielonej Górze. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie i wyniesie około 1016 hektopaskali. A teraz zapraszam na prognozę pogody dla poszczególnych regionów.